Kolumny. Szczęść Boże, coś wam powiem. Dobre nam dzisiaj Jezus daje wskazania. Być światłem i być solą świata. Ale nie takim światłem, co oświeca i solą, co dodaje smaku. Chodzi o to, by być wyrazistymi w swoim zachowaniu. Sypnąć solą czy świecić komuś po oczach zapowiada się ciekawe takie nauczanie. Ale my nie jesteśmy od robienia komuś krzywdy. Bycie solą i światłem to żyć tak, by inni na nasz sposób zachowania i działania czuli niepokój, że nam, chrześcijanom, niestraszne są przeszkody. Przecież to jest znakiem rozpoznawczym naszej wiary, że mamy iść pod prąd, a nie snuć się z tłumem, który idzie jak na skazanie, bo poddał się w swojej walce. W dzisiejszym świecie tak wielu ludzi straciło sens życia i mówią: życie nie jest nic warte, bo jest pełne udręki, przeciwności i cierpień. Gdyby słuchali wczorajszej Ewangelii o błogosławieństwach, to wiedzieliby, że im więcej zmartwień i przeciwności, tym więcej błogosławieństwa. Po prostu im trudniej, tym lepiej. Kim jest chrześcijanin? A właściwie kim powinien być? Bo aktualnie to wychodzi na to, że jest taką ciepłą kluchą. Chrześcijanin powinien być jak pochodnia, która przez swój przykład niesie światło na krańce świata, ukazując ścieżkę zbawienia. Powinien być jak sól, która nadaje smak, sprawiając, że życie można przeżyć z radością i optymizmem, co jest oznaką bycia i czucia się dzieckiem Bożym. Przecież całe nasze życie powinno być drogą ku świętości, a wszelkie trudy i przeciwności są dla naszego oczyszczenia. Naszym zadaniem jest unikanie zepsucia, czyli tego zwietrzenia. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa: tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nasz Ojciec jest w niebie, patrzy na nas z góry. Ma zupełnie odmienną perspektywę niż nasza ziemska, która najczęściej polega na takiej małostkowości, na przyciąganiu wszystkiego do siebie, na skupianiu się na sobie, na widzeniu całego świata z perspektywy własnego ego. Takie życie jest złe, o czym Bóg wie. Dlatego proponuję nawrócenie. Ja wiem, że na takie hasło robimy się mali i chowamy się, mówiąc: mnie to nie dotyczy. Najbardziej lękamy się tego, że nawracając się, musielibyśmy zrobić rewolucję w naszym życiu. A przecież wystarczy szczypta soli i promyk światła, żeby coś się zmieniło. Każdego dnia kolejny kawałek naszego życia przychodziłby metamorfozę. I po kilku tygodniach, miesiącach czy latach zobaczymy, że małe zmiany, które w nas się dokonują, prowadzą do wielkiego dobra. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemności. Po prostu skup się na tym, co dobre, a nie skupiaj się na tym, co złe. Zacznij zmianę od siebie, a zobaczysz, że ta cała machina ruszy. Jezus do Piotra powiedział kiedyś: odpłyń nieco od brzegu. A kiedy odpłynęli, dokonał się cud połowu ryb. To nieco jest kluczem do sukcesu. To trochę w kierunku dobra jest spojrzeniem oczami Boga na siebie i innych. W taki sposób możemy doświadczyć nieba na ziemi. Jak to napisał papież Benedykt w Porta Fidei, musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i chlebem życia, danym jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. Z Panem Bogiem.